Wzdłuż ulicy Traugutta została ułożona nowa kostka na odcinku blisko 300 metrów. Chodzi o fragment między ulicami Narutowicza i Kopernika. Prace kosztowały blisko 400 tysięcy złotych. Nowy blisko 300-metrowy chodnik z kostki, nowe zjazdy do posesji, ułożenie nowych miejsc pod strefę płatnego parkowania niestrzeżonego, to wszystko kosztowało ponad 380 tysięcy złotych. Co ważne, oddaliśmy to 2 tygodnie przed terminem. To nie jedyna inwestycja chodnikowa w Radomiu. Na odbiory czekają kolejne. Przed nami kolejne odbiory. Chodniki chociażby na Ofiar Firleja, na Długojowskiej czy na Kosowskiej. Te również już czekają na to, aby można było złożyć podpis pod dokumentem odbioru tego chodnika. Także w coraz większej ilości miejsc w Radomiu trotuary zyskują nowy blask. Oprócz tego nowe chodniki powstają przy ulicy Białej i Konopnickiej.